Ale jest pewien autobus widmo, który nigdy nie przyjeżdża zgodnie z rozkładem. Jest to autobus linii 517, jedzie zawsze w drugą stronę, a w tę, w którą potrzebuje, nie przyjeżdża. I zawsze jak potrzebuje tego autobusu, to on nie przyjeżdża, po prostu nie przyjeżdża. Pierwsze pytanie, to co internauci nas pytają, największe przypały z pasażerami? Coś na przykład, coś kanapki je, dłubie w nosie albo puszcza bąki, były jakieś takie sytuacje? Nie, raczej było to, że wchodzą pijani. Więc to jest najgorsze, bo... I co, awanturują się? Tak, często. A ty co to jest robisz? Zazwyczaj. No dobra, jakie tam przypały z tym pasażerami? Nie wiem, pełny tramwaj jest, a jedzą kebaba takiego. Babsko się rusza po całym tramwaju z kebabem, obsmarowując wszystkich kebabem. I to bywa nieprzyjemne. No dobra, zgadzam się. Jak wracam do domu, kurtka uwalona. Wszystko śmierdzi. Tak. To znaczy kebab zazwyczaj ładnie pachnie, ale swój. No, zależy, bo własny. Dzisiaj rano jechałem, wsiadła babka z kebabem, to też cały autobus śmierdział tak okrutnie. A albo wczoraj jak jechałem autobusem, to wsiadł facet, nie wiem, czy był naćpany, czy psychicznie chory, w każdym razie wsiadł i z zaciśniętymi zębami się bujał tak do przodu, do tyłu. To było przerażające po prostu. Się bałem, że zaraz komuś w mordę da, no ale wysiadł na następnym. Przypuszczam, że jesteście grzeczni, zawsze macie bilet, ale kiedyś na pewno się nie zdarzyło sytuacja bez biletu. Jak wtedy się można kanarowi wytłumaczyć? No powiem, kiedyś mnie złapał, tylko że miałam bilet dobowy, który mi się skończył 6 minut wcześniej. I nie miałam dokumentów i dzwonił na policję, ale policja nie dojechała. Nie chciał mnie puścić. Wystawił mi mandat, ale wreszcie po jakichś 2 godzinach dyskusji wreszcie mnie puścił. Chociaż po policję dzwonił. A, ale jakieś ucieczki na przykład zdarzały się? Mi nie. Ja... O. Stara, dobra kondycja i nawet nie zdążył się zorientować, już byłem kilometr stąd. A, czyli szybki sprint i do widzenia, tak. Na tego, Usaina Bolta. No. No, coś jeszcze tam zdarzyło się? Nie, tak to ogólnie nie udało się jeszcze złapać skutecznie kanara mnie. Aha. Nie, u mnie 2 razy mnie kanar sprawdzał, ja w ogóle komunikacji używam sporadycznie, wolę piechotą chodzić. Dobra, a żarcie w komunikacji? Jakieś zgniłe jaja, śledzie albo ryby były grane? No mi się nie zdarzyło, chociaż jak jakiś pan menel wszedł, to czasami tam coś zaśmierdziało. Ale tak to nic nie zauważyłam. Ja się spotkałem z takim motywem, że żule na tyłach autobusu zrobili sobie rapkanciapę, najpierw rozpijali bimber, a potem szprotami to zagryzali, więc możecie sobie wyobrazić, jaki był fetor w całym... Właśnie ze szprotkami takimi w sosie... Pomidorowym, tak, no, dokładnie. No to ja akurat to lubię, ale... Ale poczęstało pana? Nie. Ale cały autobus czuł. Ja siedziałem w środku, oni siedzieli z tyłu. Czyli dobre 4 metry było czuć spokojnie. W ogóle to był fajny autobus, bo siedział też facet taki, wczorajszy troszkę. I z siateczki sobie popijał, wiadomo co. Tutaj mamy jeszcze jakąś rozkminę na temat synchronizacji świateł. Przemieszczacie się może samochodami, pani? Czasami tak, że jak się jedzie, to się ciągle stoi w sumie. No ja skuterem jeżdżę i też mi się zdarza widzieć. Tam, gdzie stoi na czerwonym, jest zielone. Ruszę z czerwonego, tam jest czerwone, gdzie było zielone. No. I to jest irytująca rzecz. Taka scenka pana ekspresji emocjonalnej, jakby wyglądała? Again.